Dobry wieczór, a oto nasz dzisiejszy bohater, nowa klasa C generacji W206, w skrócie mała klasa S, ponieważ ten samochód bardzo wiele zaczerpuje z naszej flagowej limuzyny, zaczynając od przodu chociażby nowe światła, Digital Light. 1 300 000 lusterek w każdej z tych lamp powoduje, że wasza podróż zawsze będzie mega bezpieczna, ponieważ zobaczycie każdy jeden, nawet najmniejszy detal. Auto, które w tej chwili się tutaj znajduje, jest w pakiecie stylistycznym AMG. Dzięki temu macie tutaj bardzo wyraziste zderzaki o pięknych zarysach, nowego grilla, który ma tutaj takie gwiazdki. Jest to coś kompletnie nowego, które pojawia się w tej chwili właśnie w tej klasie C. I niesamowity kolor, niebieski spektral. Trzeba go zobaczyć na żywo, absolutnie to polecam, ponieważ jest naprawdę wyjątkowy. Zwróćcie też uwagę na fantastyczne felgi w tym samochodzie. Tutaj mamy akurat opcjonalne 19, które naprawdę robią wrażenie i są niemal identyczne właśnie jak w nowej klasie S, tylko tam mają rozmiar 21 cali. Także jak jesteśmy w tym miejscu, opowiedzmy sobie o silnikach. Mamy w tej chwili do dyspozycji bazowo C180, który ma 170 koni, plus dodatkowe 20 koni z miękkiej hybrydy. Miękka hybryda w tej chwili jest dostępna w każdej naszej wersji silnikowej, począwszy od podstawowej benzyny, po każdego diesla, jaki w tej chwili jest dostępny. Kolejna wersja C200, następnie C300, jest to dwulitrowa benzyna o mocy 258 koni, oczywiście plus 20 koni mechanicznej z miękkiej hybrydy. Dwa silniki diesla, oba dwulitrowe, C220D 200 koni oraz C300D 265 koni plus 20 koni z miękkiej hybrydy. Dzięki temu 5,7 do setki w dwulitrowym dieslu. Naprawdę fenomenalny wynik, który warto podkreślić. Kolejnym elementem wyposażenia zaczerpniętym bezpośrednio z flagowej limuzyny klasy S jest skrętna tylna oś. W przypadku C-klasy tylko jeden wariant 2,5 stopnia. Do prędkości 60 km na godzinę koła skręcają się w kierunku przeciwnym do kół przednich i zyskujecie 43 cm na średnicy zawracania. Natomiast powyżej tej prędkości koła skręcają się w tą samą stronę, auto dzięki temu wydaje się być krótsze, zwinniejsze i bardziej sportowe. Jeżeli mówimy o sportowym charakterze tego samochodu, warto podkreślić, że jest to też, ma też bardziej bezpośredni układ kierowniczy powiązany właśnie z tą skrętną tylną osią. Patrząc na tył tego samochodu, zwróćcie też uwagę na zderzaki z pakietu AMG, które mają takie chociażby charakterystyczne nacięcie, ładne końcówki układu wydechowego, a w zasadzie imitację i piękny dyfuzor. Auto ma naprawdę bardzo piękny tył z nowymi też od początku zaprojektowanymi światłami, nadającymi bardzo dużo dynamiki temu autu. Jeżeli chodzi o więcej nawiązań do klasy S, spotkacie je przede wszystkim we wnętrzu tego auta, które jest naprawdę nietuzinkowe, a zaprezentuje wam je mój kolega Michał Kozłowski.